Zadanie. W trójkącie ABC ramiona AC, BC równają się 16. Podstawa AB równa jest 18. Na ramieniu AC zaznaczono punkt X w odległości 4 cm od wierzchołka trójkąta, zaś na ramieniu BC punkt Y, tak że odcinek XY jest równoległy do podstawy AB. Oblicz długość odcinka XY. Wykonajmy rysunek do zadania. Mamy trójkąt równoramienny ABC. Ramiona mają po 16. Podstawa AB, jak mówi treść zadania, jest równa 18. Na ramieniu AC zaznaczamy punkt X, który jest w odległości 4 cm od punktu C. Zaś na ramieniu BC zaznaczamy punkt Y, tak że odcinek, jak widzisz, XY jest równoległy do podstawy AB. I należy obliczyć właśnie naszą odległość XY, czyli tenże odcinek. Myślę, że nie trudno zauważyć, że te trójkąty podane na rysunku, ten mały i ten duży ABC, są do siebie podobne. Więc odległość C do Y jest równa również 4. Na rysunku można również zaznaczyć dwie dwunastki, ponieważ skoro całe ramię jest równe 16, te kawałki mają po 4, więc odległości tutaj od X do A oraz od Y do B są równe po 12. Teraz spójrzmy na zadanie przez pryzmat trójkątów podobnych. Mamy trójkąt mały i podobny do niego trójkąt duży. Można zbudować proporcję opartą na ilorazie odpowiadających boków. Jeśli weźmiemy sobie iloraz boków 4 przez nasz szukany odcinek, czyli bok lewy przez podstawę, to ten iloraz będzie równy ilorazowi odpowiadających boków z dużego trójkąta. Jeśli tu wzięliśmy bok lewy przez podstawę, to z dużego musimy także wziąć lewy bok przez podstawę. Cały lewy bok jest równy 16, a podstawa 18. Stąd otrzymujemy następującą proporcję. Rozwiązujemy ją mnożąc po skosie. 16 razy nasza niewiadoma równa się jak 4 przez 18. Lewą stronę przepisujemy. Tutaj 4 razy 18 daje nam 72. Takie równanie dzielimy stronami przez 16. Ta 16 się redukuje. Otrzymujemy, że nasza niewiadoma jest równa 72 szesnaste, czyli 4,5. Chciałbym jeszcze zwrócić Twoją uwagę. Otóż można spojrzeć na to zadanie przez pryzmat skali podobieństwa. Lewe ramię, jak przyrównamy do lewego ramienia z dużego trójkąta, czyli weźmiemy 4 przez 16, to 4 przez 16 daje nam skalę podobieństwa między małym a dużym trójkątem. I teraz weźmiemy inne dwa boki, jak przyrównamy je do siebie, nasz bok o długości XY, czyli podstawa przez podstawę, widzisz, podstawa przez podstawę, to również jest skala podobieństwa. Te dwie liczby jako skala podobieństwa są sobie równe. Zatem taka proporcja też jest prawdziwa. Można zauważyć, że w zasadzie liczby znajdujące się po skosie, zarówno w jednej, jak i w drugiej proporcji, dadzą nam takie samo równanie. Zatem otrzymamy taki sam wynik. Dajemy teraz odpowiedź do zadania. Szukany odcinek ma długość 4,5.